Kiedyś łączyło ich wielkie uczucie. Mieli wspólne plany, nadzieje, widoki na przyszłość, a potem coś się stało i ich związki zakończyły się rozstaniami. Dziś opowiem Wam o najgłośniejszych rozwodach w polskim showbiznesie. Numerem jeden na mojej liście jest Beata Kozidrak oraz jej mąż Andrzej Pietras, obecnie już były mąż. Piosenkarka wyszła za pana Andrzeja, kiedy miała 19 lat. Można powiedzieć, że w zasadzie była dzieckiem, ale byli małżeństwem niezwykle udanym. Zawsze łączyło ich życie zawodowe. Pan Andrzej od zawsze w zasadzie był menadżerem zespołu BAIM. Aż tu nagle, kilka lat temu, prasa kolorowa przyłapała go na spotkaniach z młodą kobietą. Wkrótce potem doszło do rozwodu. Sprawa znów stała się aktualna, ponieważ Beata Kozidrak, która wkrótce będzie obchodzić 60. urodziny, zapowiedziała, że pisze autobiografię. I wszyscy się zastanawiają, jak dużo z ich małżeństwa opisze w swojej książce. Po rozstaniu para również przez chwilę rozstała się zawodowo, ale wkrótce potem powrócili do siebie. Ja półtora roku temu spotkałam ich podczas festiwalu w Sopocie i dogadywali się, można by powiedzieć, jak stare dobre małżeństwo. Powiedzmy, że jak starzy przyjaciele. Numerem dwa na mojej liście jest rozwód jeszcze niesfinalizowany Marli Rodowicz i jej męża Andrzeja Durzyńskiego. Para spędziła ze sobą 25 lat i wydawało się, że są małżeństwem idealnym, a jednak też coś poszło nie tak i pan Andrzej zostawił panią Marylę, co ona ogromnie przeżyła. Niestety ich rozwód wciąż jeszcze jest w toku. Para przepycha się w prasie, w mediach takimi wspólnymi oskarżeniami, żalami. Głośno było o tym, że pan Andrzej zabrał pani Maryli samochód. Do czego to doprowadzi, zobaczymy. Numer 3 na mojej liście to rozwód Edyty Górniak i Dariusza Krupy. Uwierzycie, że minęło już od niego 10 lat? Piosenkarce bardzo podobało się to, że Dariusz ma dużą rodzinę, wujków, ciocie, a tych więzów zawsze jej brakowało, od dzieciństwa. Niestety ich związek był toksyczny. Mąż nosił przy sobie jej dowód osobisty, zabraniał jej prowadzić samochód, zabraniał jej gotować. Rozstali się po 5 latach. Dziś Edyta wyraża się o swoim byłym mężu z niechęcią. W zasadzie nie wymienia jego imienia i nazwiska, mówi o nim tylko ojciec mojego syna. Ponieważ kilka lat temu Dariusz spowodował wypadek samochodowy ze skutkiem śmiertelnym. Był wtedy pod wpływem narkotyków. Numer 4 na mojej liście to rozwód Dody i Radosława Majdana. Wydawało się, że jest to para idealna. Przecież była pomiędzy nimi taka chemia, bardzo do siebie pasowali. Ale niestety, ich związek rozpadł się przez niewierność. Doda zamontowała w aucie swojego męża podsłuch i wszystko wyszło na jaw. Tak jak w tym kawale. A mówiłem, żebyś nie zaglądał do mojego telefonu, a teraz wirus obrażony. I ostatni, piąty numer na mojej liście to rozwód Małgorzaty Rozenek i Jacka Rozenka. Dlaczego akurat ich wybrałam? Ponieważ moim zdaniem ta decyzja całkowicie odmieniła ich życie. Jeżeli spojrzycie na dawne zdjęcia Małgorzaty Rozenek, kiedy jeszcze pozowała u boku swojego znanego męża Jacka Rozenka, a sama była taką szarą myszką, nie poznacie jej. Była po prostu inną kobietą, zupełnie inna osobowość, inny wygląd. Co ich połączyło i jak bardzo można się zmienić u boku innego mężczyzny, to jest właśnie na to przykład. Parę wiele łączyło, długo walczyli o to, żeby zostać rodzicami. Dwóch ich synów zostało poczętych dzięki metodzie in vitro. Wydawało się, że są związkiem idealnym, a jednak nie udało się. Teraz już wiadomo, że to chyba jednak różnica charakterów. W końcu Małgorzata ma zupełnie inną osobowość niż spokojny, dystyngowany Jacek. A kogo wy dodalibyście do tej listy? Napiszcie w komentarzach. W końcu te związki w showbiznesie nie są zbyt trwałe. Tutaj zobaczycie moje vlogi z poprzednich tygodni. Dajcie suba, odwiedźcie mnie na Instagramie i widzimy się za tydzień. Cześć!